W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Po dwóch tygodniach tak naprawdę gehenna, zmęczenie i całe przygotowanie ze mnie zeszło. Z walki ogólnie jestem zadowolony, ale ja zrobiłem swoje założenie, wierzyłem w swoje możliwości, ale najbardziej jestem zadowolony z kibiców, z postawy, z atmosfery, która towarzyszyła na hali. Dużo dało mi to otuchy i siły. Walka naprawdę była bardzo trudna, przeciwnik bardzo trudniał walkę, bodajże w czwartej rundzie naprawdę odczuł cios, ale do końca był niebezpiecznym zawodnikiem, także ogólnie plan taktyczny, podsumowałem tą walkę, obejrzałem później na spokojnie, jestem bardzo zadowolony z niej. Jakie są twoje plany na kolejne starcia? Minęły już dwa tygodnie, co prawda przygotowanie też mnie odcięło od klubu, także wydaje mi się, że już wszystko wraca do normy. Została rzucona propozycja, ale tutaj nie chciałbym zdradzać większych szczegółów. Jedynie mogę powiedzieć, że będzie to bardzo atrakcyjna walka dla kibiców, jeśli dojdzie do skutku. Pojedynek na dystansie 12 rund. Więcej coś będę mógł powiedzieć, jak już wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Myślę, że końcem tygodnia, początkiem następnego będzie wszystko już wiadomo. No i wiadomo, wiąże się to z kolejnym podejściem, złożeniem. Na pewno jest to walka na tyle motywująca, że wszystko podporządkuję pod tą walkę. W walce wieczoru Krzysztof Włodarczyk pewnie pokonał Francisco Palaciosa. Wszyscy się spodziewali raczej nudnej walki pojedynku, który będzie powtórką z tej pierwszej z Bydgoszczy. Diablo zaskoczył. Jak ci się podobała walka wieczoru? Tak, to była całkiem inna walka niż pierwsza. No, Krzysiek pokazał swój charakter, pokazał swoją siłę, swoją moc, mimo stylu, jakim prezentuje, ale jest bardzo skutecznym. No, Palacios nie miał wtedy recepty na niego, wyszedł z tego zwycięsko. Jest mistrzem i cieszmy się z tego. Myślę, że się walka na tyle mogła podobać, że kolejne walki Krzyśka będą wzbudzać duże emocje. Po gali wrocławskiej słyszałem, że zgłosili się do ciebie ludzie też z okolicy tutaj, z Opola. Macie zrobić wspólnie jakąś małą galę, jakąś wspólną inicjatywę. Powiedz nam coś o tym. Nie, to prawda, po gali ogólnie pewne ręce roboty, pracy, cieszę się z tego. Najlepiej jakby doba miała 40 godzin, to wtedy może byłoby wszystkich zadowolić. Opole wiąże się z tradycjami, to prawda, przyjechało do mnie kilku takich ludzi, którzy chcą odnowić boks w Opolu, twierdzą, że tam są tradycje i też tak uważam. Byłem już na treningu i naprawdę na pierwszym spotkaniu pokazało się 60 osób, także trzeba było podzielić to na dwie grupy. Wydaje mi się, że po rozmowach wzbudzili u mnie tyle zainteresowania, że stwierdziłem, że dam im ten kredyt zaufania i popracujemy do końca roku. I końcówką mam obiecane, że w grudniu byłby występ publiczny, medialny, będzie jakaś mała gala zorganizowana. Być może będą właśnie derby mojego klubu z tym klubem, którym będę prowadził w Opolu. Jakoś będę umiejętnie sparował zawodników, żeby mogli się pokazać publiczności. Także też ciekawe rozwiązanie. Myślę, że też temu podołamy na Opole. Naprawdę wiąże się z tradycjami i ludzie są tam rządni, to prawda. Wracając do twojego klubu, ilu zawodników jesteś w stanie wystawić na taki właśnie turniej dwóch amatorskich klubów? Naprawdę, z tego co nawet chłopcy pomagali mi się w sparingach, przychodzili i też robili swoje zadanie. Jest już około 10 chłopaków, wiadomo, że kilku jest, których bardziej się nastawia na walki kopane. Ale już w boksie tutaj, no już od dawna nie domagają się startów. Ze względu wiadomo finansowych rzeczy, których nie jestem w stanie przeskoczyć, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, gdzie to nastąpi. No będziemy organizować imprezy. Może nie na skalę taką, żeby
były wielkie, wielkie gale nazywane, ale pod nazwą wielkich widowisk, wielkich adrenalin i wielkich emocji dla kibiców będę starał się dostarczyć tego, a zawodników już mam naprawdę, bo są chętni i są zawodnicy, którzy już naprawdę potrafią walczyć, potrafią stworzyć coś, co ludziom się może podobać. I nie ukrywam, że czterech takich rodzynków mi się też pokazało młodego wieku, bo niespełna 16-latków. Mój ulubieniec Paweł tutaj wychowanek, Kazimierczak, już naprawdę robi duże postępy, jedzie w środę na konsultację Dolnego Śląska i ma występ międzynarodowego turnieju w Świdnicy, także też będzie mógł pokazać swoje umiejętności. Też wiem, że z tym chłopcem jakieś duże nadzieje, że bardzo ciężko pracuje, poza tym też jest moim tutaj takim asekuntantem trenerskim, instruktorem, zdobywa wiedzę, uczy się. Widzę, że jest jego to pasja, cieszy go to, także wydaje mi się, że też będzie z niego pociecha. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo cały czas ten boks amatorski troszeczkę tak jakoś wygląda jeszcze nieestetycznie. No, boks zawodowy, wiadomo, jest to praca, jest to biznes. Może za często powtarzam to słowo biznes, ale taka jest brutalność i rzeczywistość, że naprawdę jest to biznes. No przechodzę, to widzę, że nieraz ten boks zawodowy, czy nawet już boks amatorski, mało ma wspólnego ze sportem, więcej z biznesem. No ja bardziej bym chciał się skupić na tym, żeby boks był boksem, czyli sportem i przekształcał się w sport.